Wiosna się zbliża, więc zrobimy sobie truskawkowe kolczyki. Do ich zrobienia potrzebujemy zielonego i czerwonego filcu, żółtej muliny, białej nitki i oczywiście wykroju truskawek, który znajdziecie na moim blogu. Składamy filc na pół i prawie. Przykładamy szablon w odpowiednim miejscu i przypinamy go szpilką. Teraz wycinamy. I teraz czas na szypułkę. Robimy to samo. Składamy materiał, przypinamy szpilką szypułkę i również wycinamy. Mamy już wycięte dwa kawałki. Odpinamy szablony i zajmujemy się naszymi przyszłymi truskawkami. Żółtą muliną będziemy robić pestki. Jest to dosyć nudne i męczące, ale dla lepszego efektu warto. Odległości między pestkami możecie robić według własnego uznania. Możecie robić je niewielkie, możecie ich nie robić wcale. Ale tak osobiście ja wolę, żeby one były. Teraz zawiązujemy supełek. I ucinamy nitkę. To samo robimy z drugim kawałkiem. Zawiązujemy supełek i zabieramy się za drugi kawałek. Jeśli jesteście już zadowoleni z ilości pestek, zawiązujemy supełek, ucinamy nitkę i to są już nasze dwie truskawki. Składamy na pół, podkładamy pod maszynę, będziemy szyć stopką od brzegu. Wkładamy pod maszynę, opuszczamy stopkę i szyjemy. I zrobimy to całe ryglowaniem, czyli supełkiem. Przyciskiem do szycia wstecznego szyjemy do tyłu. Podnosimy igłę, podnosimy stopkę i ucinamy nitkę końcową. I to są już nasze dwie prawie skończone truskawki. Teraz je tylko trzeba przewinąć na odpowiednią stronę. Przewijamy na prawą stronę. Do przewijania, aby rożki były bardziej takie ostrawe, możemy użyć jakiegoś długiego przedmiotu typu nożyczki albo ołówek. Wyszło ślicznie. Teraz czas na obszywanie tych truskawek. Zawiązujemy supełek na nitce
Może być jeden, może być dwa, ale dla pewności zawsze zrobić warto więcej. I zaczynamy od włożenia igły tutaj. I będziemy powtarzać ten sam krok. W dół, w górę, w dół, w górę. Kończąc tutaj nasz szef, musimy zadbać o to, aby nitka była w środkowej części. I teraz nasza truskawka musi nabrać miękkości. Wsadzamy watkę. Zaciskamy. Wkładamy tyle, żeby nasza truskawka zrobiła się gruba. Jeżeli miękkość truskawki nam już odpowiada, to zaciągamy nitkę. I zabieramy się za robienie szypułki. Wbijamy igłę w jej środek i przeciągamy ją tak, żeby dotknęła truskawki. I teraz przyszywamy szypułkę do truskawki. Na górze może wyjść dowolny kształt, na przykład trójkąt, kwadrat, to już od Was zależy. Teraz trzeba przymocować haczyki, tak abyśmy mogli je nosić na uszach. I przekładamy przez otwór dziurkę, takie kółeczko na końcu. I przyszywamy do truskawki, robiąc takie okrężne ruchy. Jeśli uważacie, że jest już wystarczająco dobrze przymocowana, wbijamy igłę w mniej więcej środek szypułki i wyciągamy ją na truskawce pod szypułką. Zaciągamy nitkę i robimy supełek. Pilnując, aby się nie zahaczyła nitka o haczyk. Odcinamy nitkę i nasz kolczyk jest już gotowy. Jeśli Wam się podobało, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa! A bo ty mnie nagrywasz. No to już powiedziałam.